Witajcie na kanale GWW15, zajmuję się dziwnymi teoriami płaska Ziemia, wklęsła Ziemia. Dzisiaj jest odcinek 7b. 7b, ponieważ wracamy, drodzy, do naszego starego, dobrego znajomego, jakim jest pan Mariusz Szczytyński. Co u niego słychać? Otóż pan Mariusz Szczytyński awansował na eksperta. Ekspertem z dziedziny niebocentryzmu, odginających się promieni i takich innych dziwnych historii na kanale Królewska TV. Tam się rozgościł i opowiada różne ciekawe historie. Przy okazji, oczywiście, jak to wykazałem w tym odcinku 7 i 8, opowiada kłamstwa i dalej tam również je szerzy. Oczywiście najlepszym jego argumentem to jest: wszyscy kłamią, że wszyscy są demonistami, szatanistami, dziećmi diabła, adwokatami diabła, i takie są tam właśnie wspaniałe określenia dla takich osób, między innymi jak ja, którzy ośmielają się z nim, jakby polemizować, z nim walczyć. Chciałbym kilka tutaj przytoczyć jego wypowiedzi i pokazać, kto tak naprawdę jest tym dzieckiem diabła, kto jest naprawdę adwokatem szatana. Jedziemy z pierwszym fragmentem. Jest to niebocentryzm, 11 odcinek, i zobaczcie, co on tu opowiada. Fałszywy powód, że wszystkie aparaty na świecie, kamery, cały sprzęt optyczny ma wady fabryczne. Oni takie coś twierdzili. Czyli oni do elementu prawdy dołożyli blef, kłamstwo. Że to jest jakby dowód, czyli skłamali, że wszystkie aparaty mają wadę, że to jest przypadłość, jak to tam sobie pisali w niektórych komentarzach, że to jest przypadłość aparatu. Ale powiem wam, przez te 3 lata nikt tego nie kupił, ale ja siłą rzeczy muszę to wyjaśnić. No panie Mariuszu Szczytyński, gdyby to tego nikt nie kupił, to pan by nie musiał nic wyjaśnić. Widocznie to ktoś kupił. Ktoś w końcu zaczął zadawać panu niewygodne pytania i dlatego zrobił pan ten film. Natomiast jednocześnie chciałbym tu zauważyć, że pan tutaj centralnie kłamie. Pan tu stwierdził, że oponenci, tak, czyli między innymi ja, ale również inni, twierdzili, że wszystkie aparaty mają wadę. Zobaczcie, co opowiadałem w odcinku 7 i zobaczcie, skonsultujmy to z tym, co opowiada tu pan Mariusz Szczytyński. Ja znalazłem jeszcze dodatkowo jeden film, gdzie człowiek jakiś tam robił przybliżenie tego słynnego mostu. Robił przybliżenie i co mu wychodzi tutaj? Zobaczmy. Widzimy? Czy widzimy tutaj jakieś przesunięcie się obrazu? Czy widzimy tu jakieś przesunięcie się środka obrazu? Widzimy? No nie widzimy. Nie ma tam przesunięcia obrazu. Przynajmniej nie ma tak na pierwszy rzut oka. Przynajmniej na pewno ten film nie mógłby być wykorzystany przez Karola, czy też przez Mariusza Szczytyńskiego do propagowania tej teorii. Ponieważ tutaj jest to niezauważalne. W rzeczywistości po dokładnej analizie, ja dokładnie zanalizowałem ten film i tam przesunięcie minimalne jest, ale jest bardzo minimalne. Ale to dowodzi, że to nie jest jakieś odgięcie promienia, tylko jest to odgięcie wynikające z jakiegoś przesunięcia soczewek w aparacie, bo tam wiadomo, że to jest wszystko ruchome. I to zależy od dokładności wykonania danego aparatu. Widocznie ten aparat, którym robił ten gościu ten most, jest lepiej wykonany niż aparat innych, którym się podnosi ten środek obrazu. Zobaczmy, nie tylko wskazałem, że są dobre i złe aparaty, ale także pokazałem film z dobrego aparatu, w którym nic tam się nie odgięło, nic tam nie poszło. No, wychodzi, prawda, na jaw. Tutaj pan Szczytyński dalej kłamał i dalej kłamie. I to wychodzi na jaw. On często właśnie opowiadał, że właśnie ci, którzy twierdzą, że ten podniesienie obrazu wynika z wady z aparatu, twierdzili, że wszystkie aparaty przekłamują, że wszystkie mają wady. Ja, drodzy, nie wiem, dlaczego on to mówi. Nie mam pojęcia, dlaczego to mówi. Prawdopodobnie dlatego, że, tak się domyślam, żeby właśnie pokazać
jak absurdalny jest to zarzut przeciwko niemu. Natomiast zarzut jest, ponieważ nikt nie mówił, że wszystkie aparaty się mają tą przypadłość. Dlatego też, panie Szczytyński, jest tutaj pan sobie strzelił w kolano tymi słowami, ponieważ pan kłamie. I to myślę, że wyraźnie widać tutaj. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, że ten pan kłamie? Bo jeżeli jeszcze nie macie tych wątpliwości, to zobaczcie, że wszystkie te filmy pana Szczytyńskiego od 11, niebocentryzm NC11 do NC15, wszystkie usiane są takimi kłamstewkami, manipulacjami i po prostu jest tam tego pełno. Chociażby zobaczcie tutaj. Wszystkie aparaty, czy one są źle wykonane i tak dalej. Co ciekawe, adwokatura diabła nigdy nie pokazała żadnego aparatu fotograficznego, który byłby dobrze zrobiony. Czyli tak praktycznie ten domniemany błąd sprzętowy to kłamstwo. A to ciekawe, panie ekspercie, bo właśnie przed chwilą pokazałem film, który jest wykonany z aparatu, z profesjonalnego sprzętu, właściwie może nie aparatu, ale z profesjonalnego sprzętu, a więc to jakaś kamera, która nie odgina promienia. Nie odgina go zauważalnie. Tylko proszę nie wyjeżdżać mi tutaj z zoomem cyfrowym, inteligentnym, ponieważ tam to jest zrobione na zoomie zwykłym, optycznym, gdyż to jest profesjonalny sprzęt stosowany przez telewizję na przykład, bo ci ludzie, którzy tam to robili, współpracują z BBC. I poza tym jest tam małe, lekkie, delikatne jednak odgięcie. Takie malusieńkie, co pokazuje, że mamy aparaty i kamery lepiej wykonane i gorzej wykonane. Także panie Szczytyński, po raz kolejny pan tutaj kłamiesz w żywe oczy. Również kłamie pan w dziedzinie nauki i w dziedzinie lotu czmiela. Zobaczcie. Nauka się nie wzięła za jedną rzecz, a natomiast za czmiela. Jedna rzecz, to jest powiedzmy owad, czmiel. Dlaczego się ona nie wzięła za czmiela? Według oficjalnych zasad fizyki on nie ma prawa latać. On lata, ale co on robi? Dlaczego nauka się za to nie zabrała? Ja mam to tłumaczyć. Dlaczego się nauka za czmiela nie zabrała, dlaczego on lata? No bo czmiel wykorzystuje te same zasady, które funkcjonują w przyrodzie, a one są ukrywane. On skrzydłami powoduje zmianę magnetyzmu, coś rodzaju antygrawitacji. Znaczy to jest ta antygrawitacja, to jest praktycznie, to jest nazwa, to jest magnetyzm. On powstaje, on robi na zasadzie właśnie takiego dysku antygrawitacyjnego. Właśnie on tymi skrzydłami powoduje zmianę magnetyzmu i w ten sposób się unosi dzięki magnetyzmowi. I dlatego nauki się za to nie zabrały. Pan Szczytyński tu sugeruje, że są jakieś nieoficjalne prawa fizyki, według których on ma prawo latać. I prymitywnie tutaj usiłuje wmówić coś, czego, co nie istnieje. Nauka wzięła się za ten lot czmiela i wyjaśniła to. Wyjaśniła to właśnie dzięki szybkoklatkowym kamerom, które rejestrują uderzenia pioruna i tak dalej. Widać wtedy ruch tych skrzydeł i dzięki temu można zauważyć, że kiedy się weźmie pod uwagę normalną tę aerodynamikę tworzoną przez te skrzydła, bardzo szybko poruszające się, i weźmie się pod uwagę szybkość tych skrzydeł, to wtedy wychodzi na jaw, dlaczego ten czmiel może latać. Natomiast pan Szczytyński tu twierdzi, że on lata na zasadzie magnetyzmu. Jeżeli pan Szczytyński ma rację, to sprawdźcie go, weźcie czmiela, złapcie do słoika, wsadźcie tam kompas, jeżeli wskazówka będzie świrowała, to znaczy, że pan Szczytyński ma rację. Jeżeli nie będzie ta wskazówka tego kompasu świrowała, to znaczy, że świruje pan Mariusz Szczytyński. A więc to tyle, jeśli chodzi o lot czmiela. To jest kolejne kłamstwo, którym tu pan Szczytyński nas pokarmił jako ekspert. Natomiast mamy następne. No i teraz mamy następne pytanie. Demoniści zwracają uwagę, no przecież tego zdjęcia odwróconego nikt nigdy nie widział. Słuchajcie, na moim blogu to zdjęcie jest zrobione, już to zrobiłem 2,5 roku temu. Ale czekam, czy ktoś zrobi
który z oponentów, czyli synów diabła, zrobił podobne zdjęcie odwróconym aparatem. Zrobiono, ale zwolennicy niebocentryzmu to zrobili i się chwalili w swoich wypowiedziach. I ja w końcu też zrobiłem 2,5 roku, ale czekałem, załóżmy, cały czas do tego i takie zdjęcie jest na moim blogu. Tak, tutaj jest taka malutka sugestia, że zdjęcie jest na blogu i że on zrobił to zdjęcie 2,5 roku temu. 2,5 roku temu to jedyna prawda, jaką on tutaj mówi w tych chyba filmach wszystkich, dlatego że rzeczywiście to zdjęcie zostało zrobione 2,5 roku wcześniej, zostało zrobione dokładnie 10 grudnia 2013 roku, około godziny 11. Wtedy została zrobiona ta fotka. Natomiast tutaj pan Szczytyński sugeruje, że każdy mógł sobie te zdjęcie zobaczyć, bo ono tam 2 lata leży na blogu. Tutaj centralnie nie kłamie jeszcze, tylko sugeruje to delikatnie. Natomiast w kolejnym odcinku, w odcinku 13, już jawnie kłamie. Muszą jedną rzecz zrobić. Oni się nie muszą znać na optyce, ale na blefie. Jak najbardziej. Dlatego 2 lata to zdjęcie leżało na moim blogu i nawet niektórzy to znaleźli, ale specjalnie nie wiedzieli, o co chodzi. No, na tym polega blef w kwestii optyki, żeby można było właśnie takich rzeczy nie mówić. Bo najważniejsze nie to, co oni mówią, tylko najważniejsze to, czego oni nie mówią. Tak, tutaj już wyraźnie pan Szczytyński, pan ekspert, twierdzi, że ta fotka leżała sobie 2 lata na jego blogu, no i znaleźli niektórzy, a niektórzy nie znaleźli. Prawda jest taka, drodzy, że jeżeli przyjrzymy się temu zdjęciu na tym blogu pana Szczytyńskiego, to prawda wychodzi na jaw. Ta fotka leżała tam od września, dokładnie od 8 września 2015 roku. Mamy teraz lipiec 2016, może ja nie umiem liczyć, ale według mnie nie minęło jeszcze 2,5 roku, tak jak tu pan Szczytyński sugeruje. Dlaczego on to sugeruje? No dlatego, żeby właśnie pokazać, jakimi debilami chyba są ci oponenci, skoro domagają się fotki, która tam leżała. Otóż nie leżała, kiedy się domagali, nie leżała. Mało tego, twardo twierdziliście, że ta fotka przedstawia coś, czego nie przedstawia. Twierdziliście pan Szczytyński, pan Karol Wiosna, i ci, którzy też zrobili się, chwalili. Oni również twierdzili, że jeżeli okręcisz aparat, to dalej promień będzie się, czyli dalej ten środek zdjęcia będzie się przesuwał w stronę góry, czyli w stronę nieba. Kłamaliście. To było kłamstwo. Czy to było kłamstwo świadome, czy nie? Nie ma to w sumie znaczenia, dlatego że czy tak, czy siak, stawia to was w bardzo złej sytuacji. Otóż, jeżeli było to kłamstwo świadome, to oczywiste jest, że nie można wam ufać. Jeżeli jest to kłamstwo nieświadome, to znaczy, że wy nie potraficie zrozumieć tego, na co patrzycie. Że nie potraficie odróżnić na przykład, gdzie jest góra, a gdzie dół. I tacy ludzie są określani ekspertami. Czy poszedłbyś do takiego dentysty, który nie potrafi odróżnić góry od dołu? Bo tu właśnie coś takiego nastąpiło. Pan Szczytyński posiadał to zdjęcie, bo rzeczywiście on zrobił je 2,5 roku wcześniej. I ci ludzie, z którymi on dyskutował, twardo twierdzili, tak jak tu na przykład w tym komentarzu Walbi, że to zdjęcie powinno być pokazywać, którego nie widzieli, ale Szczytyński je widział. I oni twierdzili, że powinien się odginać tam, ten środek od obrazu powinien iść w stronę dołu, a nie w stronę góry. Natomiast Szczytyński twierdził twardo, że zobacz, idzie, jeszcze można to sprawdzić. No to jak Szczytyński to sprawdzałeś? Ekspercie, jak to sprawdzałeś, że nie widziałeś, że co ten? To co to z ciebie za ekspert, ej? To są jakieś kpiny. To, że pan Szczytyński i ta cała ekipa od Wklęsłej Ziemi nie potrafi rozróżnić rzeczywistości, nie potrafi zrozumieć coś, co jest przed ich oczami i co to tak naprawdę przedstawia, pokazuje to odcinek 14 niebocentryzmu, tego NC14, gdzie pan Szczytyński bierze się za odpowiedź na komentarz pewnej użytkowniczka Karolina, która napisała taki komentarz. Na kanale GWW15 pokazane jest, że podczas powiększania zdjęcia można znaleźć taką część obrazu, która się nie porusza. Nieważne jaki się zoom da. I ta linia
wcale nie pokrywa się z geometryczną środkiem zdjęcia. Jak pan Szczetyński interpretuje ten komentarz? I tutaj mamy taki właśnie typowy, klasyczny, wręcz książkowy przykład, jak krytyka funkcjonuje. Otóż dam taki przykład. Tutaj jedna z komentatorek z poprzedniego filmu spytała mnie wręcz w komentarzu, jak to jest, że obraz przesuwa się do góry w miarę zoomowania, ale w którymś tam momencie on się już nie przesuwa. A więc chciała, żebym to jakoś, no, zajął stanowisko. Ponieważ co zrobili demoniści? Demoniści wzięli film, który Państwu przedstawię po tej części tutaj opisowej. Jest bardzo krótki. To jest to, kiedyś miał taki tytuł, badanie promienia świetlnego na niebocentryzmie. I to jest film. Ponieważ mnie poproszono wtedy, 3 lata temu, żebym zrobił, no, film. Nie tylko same zdjęcia, ale film. No, bardzo ważne, film. No i wiadomo, krytyka wzięła się, powiedzmy, za ten film i stwierdzili, że to nie jest prawda, że cały czas obraz się przesuwa do góry, bo on w którymś momencie przestaje się przesuwać. O, to tak powiedzmy ogólnie. No, panie ekspercie Szczetyński, jest to książkowy przykład na to, że pan nie potrafi czytać ze zrozumieniem. W którym momencie ta użytkowniczka w tym komentarzu stwierdziła, że istnieje takie miejsce, że do pewnego czasu się coś przesuwa, a potem już się nie przesuwa, nie powiększa? Nigdzie w tym komentarzu czegoś takiego nie ma, ponieważ jej chodziło o coś zupełnie innego. Jej chodziło o to, że demoniści znaleźli takie miejsce, które się nie przesuwa, jest się, od którego się powiększa. Pan Szczetyński nie potrafi zrozumieć nawet, co ci demoniści twierdzili, ani nie potrafi zrozumieć tego komentarza, który tamta użytkowniczka napisała. Nigdy nie wymawia niku ani w ogóle imienia tego demonisty, który to robi. Mówi tylko w liczbie mnogiej: demoniści, adwokaci diabła. Tutaj pan Szczetyński się najwyraźniej boi wymówić GWW15, bo może go zaatakują jakieś demony, które wylecą z tego niku. A może ktoś wpadnie na pomysł, żeby iść na ten kanał może i zobaczyć, czy pan Szczetyński kłamie, czy pan Szczetyński opowiada prawdę. Może tego się, panie ekspercie, obawiasz, co? Chciałbym poruszyć jeszcze jeden przykład, może nie tyle manipulacji, w sumie to jest manipulacja. Jest to wręcz chamstwka manipulacja w związku z odrobieniem zadania domowego. Słuchajcie. Tak wygląda, gdybyśmy tym aparatem jechali dalej, ale to słuchajcie, to nie koniec. To jest dobrze, przecież zadanie domowe trzeba jakoś odrobić. Jak negusy nie chciały, no to ja muszę. Pan ekspert tutaj wymyślił, że negusom nie chciało się odrobić zadania domowego. Problem polega na tym, że on moderuje komentarze, więc to jest po prostu szczyt hipokryzji, szczyt chamstwa. Kupę czasu poświęciłem na tą całą chorobę Szczetyńskiego, niebocentryzm, to jest jego choroba psychiczna. Poświęciłem dużo czasu, wy poświęciliście pewnie również dużo czasu, żeby znaleźć i dokopać się do tych kłamstw, żeby to wyjawić. Okazuje się, że to wszystko jest nieważne. Dlaczego? Dlatego, że pan Szczetyński, pan ekspert, mówi takie zdanie. Nieważne, co oni robią, tylko ważne, czego oni nie zrobią nigdy. O, żelazna zasada. To jest logika pana eksperta. Ta logika mnie wręcz po prostu zachwyca. On wyskoczył z niebocentryzmem, nikt nie robił żadnych filmów o niebocentryzmie, nikt nie sprawdził jego fałszu. Jest okej, tak? Bo nikt tego nie zrobił. Ale jak już zrobiłeś, to już po ptakach, bo już to jest nieważne, co zrobisz. A ty zrobiłeś. Sprawdziłeś, że Szczetyński kłamie, ale to jest nieważne, bo ty to już zrobiłeś. A to nieważne, co robią, tylko co nie robią. Panie Szczetyński, pan chcesz być ekspertem. Nie potrafisz zrozumieć prostego komentarza, co pani tam napisała. Nie potrafisz zrozumieć, gdzie odgina się, w którą stronę idzie środek zdjęcia w aparacie. I nie potrafisz
logicznie myśleć, jeśli chodzi to, co jest ważne, a co jest nieważne. I jeszcze mała uwaga odnośnie tego jego zadania domowego i odnośnie tego, co on wymyślił. On wymyślił bzdurę, która twierdzi, że aparat pokazuje przebieg biegu promieni słonecznych w niebocentrystycznej, zamkniętej kuli ziemskiej. W postaci takiej trąbki czy czegoś. Aparat tworzy suchą tęczę, bo jeżeli będziemy obracać aparat, to on będzie robił koło. Pan Szczytyński tylko jako ekspert od teorii, dziwne, że taki ekspert, a nie zna swojej teorii, powinien wiedzieć, że te promienie właśnie nie pozwalają na zrobienie się tutaj na Ziemi tej normalnej tęczy, koła idealnego. Dopiero to jest widoczne z samolotu. A więc, panie Szczytyński, te koło, jeżeli one, ten aparat zdradzałby przebieg tych promieni, powinno się robić tylko wtedy, kiedy będziemy kierować aparat w dół. Bo tylko tak promienie słoneczne w niebocentrystycznym świecie pozwalają na tworzenie kolistej tęczy. Natomiast tak, jeżeli postawimy na wprost i obrócimy aparat, nie powinno być żadnej tęczy. Nie powinno być czegoś takiego. Natomiast skąd się bierze? Panie eksperciku, ja panu powiem. Jeżeli aparat będzie miał wadę, która będzie odchylać w jedną stronę, to jeżeli będziemy obracać tym aparatem dookoła, to jaka będzie figura powstawać? Trójkąt? Proszę sobie odpowiedzieć, panie ekspercie. To wszystko, co chciałem powiedzieć na temat pana eksperta Szczytyńskiego. Nagrodźmy pana gromkimi brawami. Brawo, panie Szczytyński, brawo. Tymi filmami rozwalił pan swój niebocentryzm. Pokazał pan, udowodnił pan, że jest pan notorycznym kłamcą, że jest pan mitomanem, że wymyśla pan historie, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. I wiele ludzi już to zauważyło i już się poznało na panu. To tyle w następnym odcinku, w następnym... Jeszcze. Małe uzupełnienie. Takie małe porównanie. Słuchajcie, tutaj pan Szczytyński nawet w tym ostatnim filmie, to był chyba... Który to był? Tam, gdzie pokazywał te zdjęcia. Pokazał też między innymi takie zdjęcia. Te zdjęcia można znaleźć na jego blogu. Zobaczcie, tutaj promień, tutaj środek obrazu poszedł do góry. Natomiast na jego blogu można znaleźć równie podobne zdjęcie z wypoziomowanego aparatu, gdzie środek obrazu poszedł w dół. Panie ekspercie, proszę wyjaśnić. Może to most tak działa, tak? Obecność mostu po prostu zaburza przebieg tych promieni niebocentrycznych, bo tu coś tak jakoś się nie zgadza. Tutaj środek obrazu poszedł do góry, a tutaj poszedł w dół. Panie Szczytyński, jak to tam jest? Co? No, na pewno most zakłócił przebieg promienia, tak. Tam po prostu pan Szczytyński zdecydował się udowodnić istnienie efektu lornetkowego i że Ziemia jest wklęsła, więc tam musiał się w odwrotną stronę odwrócić ten obraz, w odwrotną stronę szedł. Natomiast tutaj, kiedy trzeba udowodnić coś innego, przebieg promieni, światła, no to idzie w odwrotną stronę. Cała prawda o niebocentryzmie. Udowadniamy tak, jak nam pasuje. Przedstawiamy materiał tak, jak nam pasuje. Sam niebocentryzm. Panie ekspercie, gratulacje, brawo. To by było już teraz naprawdę na tyle, na koniec. Pozdrawiam wszystkich, również pana Szczytyńskiego i polecam panu się przejść do psychiatry. Zapraszam na następny odcinek, będzie pewnie znowu o płaskiej ziemi będę wam truł. Także trzymajcie się, na razie.